środę 30 maja w Cieszynie odbył się 7. koncert charytatywny Wyśpiewajmy Marzenia, organizowany przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych oraz Stowarzyszenie Nasze Dzieci. Wpisały się troszeczkę w tradycję. To już 7, trudno uwierzyć, że to już 7 koncert. I cieszymy się, że tyle osób nas wspiera, tyle osób nam pomaga. Za to wielkie serce serdecznie dziękujemy. Na co w tym roku pójdą pieniądze zebrane z tego koncertu? Na pewno tylko i wyłącznie na specjalistyczny sprzęt, na pomoce dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny, czyli to, co jest najbardziej potrzebne naszym podopiecznym. Ten sprzęt po pierwsze zużywa się, dzieci przybywa, pojawiają się nowe metody, nowe techniki, ciekawsze formy zajęć, a my staramy się za nimi podążać. Może takie krótkie podsumowanie z zeszłego koncertu. Pani pamięta, ile udało się zebrać wtedy? Około 21 tysięcy, który też został spożytkowany na doposażenie między innymi już gabinetów istniejących u nas w placówce, ale również zakupiliśmy sprzęt do sali doświadczenia świata naszych podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Strumieniu. To było więcej, mniej, czy to są takie porównywalne kwoty? To są porównywalne kwoty. Myślę, że koncert z udziałem Kamila Bednarka był taki wyjątkowy, piąty, który związał się również z największym zyskiem dotychczasowym. Pozostałe są porównywalne, natomiast my nie patrzymy na zyski. My patrzymy na to, że jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób wspomóc placówkę i żeby te nasza pomoc tym dzieciom była jak najbardziej efektywna. Koncert Wyśpiewajmy Marzenia ma swój klimat, bo to nie tylko ta gwiazda wieczoru, ale też wiele innych takich wydarzeń towarzyszących. Tak, jak co roku. Mamy plac zabaw dla dzieci, który też się rozwija. Co roku mamy nowe atrakcje. W tym roku też oprócz waty cukrowej, oprócz możliwości pomalowania twarzy, są balony, jest troszeczkę zabaw sensorycznych. Także rozwijamy tą sferę. Dziecko może zjeść ciasteczko, napić się soczku. Galeria Serca Dar, która nam tutaj towarzyszy, też można zakupić piękne prace wykonane pod opieką naszych nauczycieli, przez naszych podopiecznych. No i tradycyjnie występ naszych dzieci, który myślę też przyciąga wielu już fanów tejże grupy. Gwiazdą wieczoru był zespół Pektus w odsłonie akustycznej. Czasem mój świat stoi na głowie, a czasem ja po prostu stoję, trzymam się ścian. Koncert nosił tytuł Wyśpiewajmy Marzenia. W naszych piosenkach mówimy bardzo dużo o właśnie spełnionych marzeniach. Pochodzimy też sami z maleńkiej miejscowości i te marzenia gdzieś realizujemy ze sobą. No ale co najważniejsze, realizujemy je w rodzinie, w gronie braci rodzonych. Więc bardzo się cieszyliśmy, że zaprosiliście nas tutaj do Cieszyna i mogliśmy właśnie wziąć udział w tym super koncercie, bo super publiczność. I właśnie o tym chciałem powiedzieć. Dziękujemy niesamowitej publiczności za pełen profesjonalizm. Tak, piękną energię. Od pierwszej minuty do ostatniej czuliśmy właśnie energię taką pozytywną. Cały czas dziewczyny krzyczały. No naprawdę, czuliśmy się jak gwiazdy takiej już światowej sceny. Jeszcze daleko nam troszkę. Dużo pracy jeszcze, ale na pewno. Ale światełko w tunelu. Ale marzenia. To marzenia jest właśnie. Się spełniają. Chyba wydaje mi się, że byliśmy we właściwym miejscu, o właściwym czasie. Także bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyszli, że zechcieliście wysłuchać naszego koncertu. No i zapraszamy na trasę naszą letnią koncertową, ale też zapraszamy do Opola na festiwal 8 czerwca. Wystąpimy z piosenką mundialową Smak Zwycięstwa. Będziemy dopingować polską reprezentację na Mistrzostwach Świata. Wszystkiego dobrego. Bracia Szczepanikowie chętnie spotkali się po koncercie z fanami. Nie zabrakło wspólnych zdjęć i autografów. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.